Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Smakuj Piwo. No to co? Buziak na drogę i widzimy się za 9 miesięcy. Ostatni dzień lata, czy w zasadzie pierwszy dzień jesieni, możemy jeszcze pomachać temu gorącemu latu, które właśnie mija. Buziak i Juicy Summer. Juicy Summer z browaru Amber, seria po godzinach. Spróbujemy sobie jeszcze takie ostatnie tchnienie lata. Trochę melancholijnie. Pogoda wciąż jeszcze niezła, natomiast na dniach już pewnie będziemy zaglądać do lodówki po coś mocniejszego. Zobaczymy, co to będzie. Zaczniemy jakoś fajnie ten sezon, a tymczasem przelewamy i sprawdzamy, jak Juicy Summer z browaru Amber wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Już widzę, że wygląda ślicznie. Natomiast, albo dobra, wyglądem się zajmijmy najpierw. Kolor. No, śliczny. Śliczny, słoneczny, zmętniony. Troszkę mi się kojarzy taki wyciskany sok z białego grejpfruta. Bardzo ładny kolor i śliczna piana. Wąchamy. Jest nieźle, natomiast czuję też delikatną nutkę utlenienia. No to zanim przejdziemy do degustacji właściwej, to jeszcze parametry i opis. Oj, troszkę nieczytelna jest ta etykieta, znaczy strasznie dużo tekstu. Owoce tropikalne, cytrusy, to jest jakby takie, czego możemy się po tym piwie spodziewać. Owoce tropikalne, cytrusy, świeży, rześki, goryczkowy, temperatura serwowania, bla bla bla, składniki. Woda z własnych ujęć głębinowych, słody jęczmienny, pszeniczny, płatki owsiane, chmiel, sabro, citra, chinook, drożdże górnej fermentacji z własnej stacji propagacji, czyli jak to u amberów bywa. Witaj, lato będzie tropikalne, cytrusowo, chmielowe i soczyste. Jak to? Tak to tym razem uważaliśmy New England India Pale Ale. Co się za tym kryje? Aromatyczny chmiel na zimno, krótkie leżakowanie i brak filtracji. Jaki jest efekt? Wspaniały aromat, gładkość, soczystość i zauważalna goryczka. Co to będzie za lato? Data do 5 grudnia 2019, 3 miesiące przed datą. I dużo i mało, bo pewnie data długa. Pasteryzacja? Czy nie? Teraz będzie cięcie. Tak, jest pasteryzacja. Pierwszy łyk. Smaku jest bardzo, bardzo dobrze. Przypomina to taką White IPę. Bardzo jasne w odczuciu, brak karmelu, nuta słodowa jest taka delikatna, jakby świeżego chleba, dużo cytrusowości, dużo takiej soczystej, ale nie słodkiej owocowości. W zapachu to są grejpfruty, w zapachu jest no bardziej tak white ipowo, to nie jest marakuja, to nie są jakieś tam mango, tylko właśnie raczej takie cytrusowe akcenty. No pachnie to świetnie. Początkowo coś tutaj złego poczułem, ale nie czuję tego w tym momencie. Jest biały grejpfrut w dużej ilości. Jest taka delikatna nutka winogronowa, może mniej dojrzałych winogron. No pije się to świetnie, naprawdę dobrze orzeźwia, nie jest słodkie, jest wręcz wytrawne. Goryczka jest, powiedziałbym, średnia, odczucie chmielowe jest dość silne, długo się utrzymuje. Przywodzi na myśl właśnie takie, nie wiem, letnie popołudnie na plaży, o, tak bym to nazwał. Bardzo, bardzo fajnie to smakuje, muszę przyznać. Nie spodziewałem się wiele w tym piwie, więc może dlatego jestem tak zaskoczony. Natomiast trzeba przyznać, że Juicy Summer jest naprawdę juicy. No i czuć tutaj lato, które już odchodzi, ale jeszcze pogoda pozwala na skosztowanie takich piw, bo orzeźwienie jeszcze jest potrzebne, to schłodzenie jeszcze jest potrzebne, a grzać się będziemy za parę dni. Tyle ode mnie. Browar Amber na plus tym razem. Bardzo się cieszę. Do zobaczenia, cześć.